Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. W ciągu geometrycznym przez Sn oznaczamy sumę n początkowych wyrazów tego ciągu dla liczb naturalnych n większych równych od 1. Wiadomo, że dla pewnego ciągu geometrycznego S1 to jest 2, S2 to 12. Wyznacz iloraz i piąty wyraz tego ciągu. Zobaczmy zatem. Skoro S1 to jest 2, S1, co to jest inaczej? S1 to jest A1, bo to jest suma jednego początkowego wyrazu tego ciągu, czyli to jest 2. Czyli mamy pierwszą informację, że A1 to jest 2. A teraz co to jest S2? S2 to jest A1 plus A2 i to jest 12. Ale my już wiemy, że A1 to jest 2, czyli 2 plus A2 daje nam 12, czyli A2 to jest 10. Po prostu dwójkę przerzuciłem na drugą stronę. Skoro wiemy, że A2 to 10, zapiszmy sobie tę informację. Czyli wiemy, że A2 to jest 10. Teraz zobaczmy. Ten ciąg możemy ułożyć w kolejności. 2, 10. Jaki jest iloraz ciągu? Przez co my mnożymy? Nasze Q, czyli iloraz, to jest inaczej A2 przez A1, czyli to jest 10 przez 2, czyli 5. To, przez co mnożymy, to jest piątka, czyli Q równa się 5. Teraz mamy znaleźć piąty wyraz. Możemy na piechotę znaleźć, czyli mnożąc ciągle przez 5. 10 razy 5 będziemy mieli 50. 50 razy 5 będzie 250. 250 razy 5 to jest 1250. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Mamy tutaj A5. Lub możemy znaleźć A5 w ten sposób, że A5 to jest A1 razy Q do czwartej. Czyli A1, czyli pierwszy wyraz, czyli 2 razy 5 do czwartej. Czyli to jest 2 razy 5 do czwartej to jest 625, czyli 1250. Odpowiedź tak, Q to 5 i A5 to 1250.